przez cały Warsaw Startup Weekend. Pracowaliśmy we dwójkę, razem z Jankiem Kusowskim, naszym grafikiem, rysownikiem, ilustratorem. Przez ten czas zrobiliśmy wersję bajek braci Grimm na iPada z efekcie praktycznie w 3D, gdzie ruszającym urządzeniem widać efekt trójwymiarowości, gdzie Janek narysował całą grafikę od zera na pulpicie, potem skanował wszystkie grafiki. Więc ja przygotowałem od strony technicznej cały silnik do wyświetlania i pokazywania tego efektu trójwymiarowości. To jest napisane na iOS-a precyzyjnie, tylko wyłącznie na iPada, więc to wszystko jest napisane w Coco razem z frameworkiem, biblioteką Cocos 2D. Sam ten silnik i sama ta idea nie musi być tylko używana w bajkę dla dzieci. Może być trójwymiarowe komiksy. Możemy pójść jeszcze wyżej i robić trójwymiarowe aplikacje pokazujące miasto, gdzie cała panorama ma kilka budynków wyjętych i w tym momencie poruszając urządzenie widzimy panoramę, która faktycznie się cała animuje. Na pewno nie zatrzymamy się tylko na bajkę dla dzieci. Aby faktycznie widzieć, co ta aplikacja potrafi, jednak należy ją trzymać w rękach. O ile często przez dzieci prawdopodobnie będzie używane leżąc na stole lub na podłodze, to cały efekt tego efektu 3D jest widoczny, gdy poruszamy całą sceną i każda warstwa porusza się z inną prędkością. Oczywiście to jest naprawdę bardzo wczesna wersja, w której mamy tylko bardzo... To pierwszą scenę, gdy mama po prostu woła czerwonego kapturka i każe mu iść do babci. Przez dwa dni udało mi się zrobić faktycznie działającą wersję. Dziecko może odsłuchać całą bajkę, gdzie akcja jest przewijana, ale nadal ma jakiś poziom interakcji. Może zobaczyć, co jest za krzakiem. Gdy wilk siedzi za krzakiem, może go zobaczyć odpowiednio obracając urządzenie. Więc możemy pozwolić stworzyć własną bajkę na podstawie tych wszystkich obrazków. Aktualnie nie jest to wypełnione kolorami, ale możemy dziecku pozwolić wykonać to. Niech dziecko samo pokoloruje i zadecyduje, w jakich kolorach wszystkie elementy mają wyglądać. Sam pomysł tego typu aplikacji wziął się z mojego projektu jednego web dewelopera. Projekt nazywał się Hobolobo of Hamelin, gdzie właśnie ten designer wykorzystał efekt paralaksy do stworzenia efektu właśnie trójwymiarowości, tylko że to było czysto webowo, więc sam taki efekt trójwymiarowości na ekranie nie jest taki ciekawy, ale łącząc go z akcelerometrem czy żyroskopem z iPada, można robić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy z tego i faktycznie każdy, kto używał tej aplikacji, a głównie chcieliśmy ją pokazywać rodzicom, to już rodzice, naprawdę rodzicom sprawiało to bardzo dużą przyjemność przeglądanie tych bajek, więc no... Jeżeli rodzice się z tego cieszą, dzieci na pewno także się w to wciągną. I też o to nam chodzi. Chcemy, żeby ta aplikacja jakby przywróciła taką tradycję opowiadania dzieciom bajek nadawając. Rodzic razem z dzieckiem mógł przeczytać mu tą historię, razem z nim przechodzić przez tą historię dosłownie, przenosząc się przez nią. I także chcieliśmy zrobić możliwość nagrania przez rodzica czytanej bajki. Chcemy, aby jednak to nie było tylko kolejną zabawką obok konsoli i telewizji. Chcemy, żeby faktycznie to zbliżyło całej rodziny do siebie. Ten content byłby odpłatny. Dla każdej bajki oddzielna paczka za powiedzmy dolara lub dwa, co nie jest dużą sumą, a może zabawić na kilka godzin. Gdy... Efekty pracy na Startup Weekend to tylko ta aplikacja, czy jakaś strategia już przemyślana? Na początku strategia była taka, aby pierwsza bajka była za darmo, najbardziej znana, czyli czerwony kapturek, a kolejne bajki byłyby dopiero odpłatne. Po tym czasie chcemy właśnie zacząć tworzyć gry wokół tych wszystkich bajek po półtora roku, może dwóch latach, gdy produkt naprawdę będzie dojrzały. Wtedy będziemy próbować go przeszczepić na inną tematykę, na właśnie komiksy, na aplikacje dla podróżników. I w tym momencie prawdopodobnie byśmy mogli sprzedawać także narzędzie jako platformę, sprzedawać aplikacje tak, aby wszyscy wydawcy mogli w bardzo prosty sposób stworzyć własną aplikację na iPada i
bez większych jakichś po prostu nakładów finansowych, zatrudnienia własnych deweloperów, aby mogli użyć naszego silnika do stworzenia własnej aplikacji.